Słowa Ewangelii według świętego Jana. Maria Magdalena stała przed grobem płacząc, a kiedy tak płakała, nachyliła się do grobu i ujrzała dwóch aniołów w bieli siedzących, jednego przy głowie, a drugiego przy nogach, w miejscu, gdzie leżało ciało Jezusa. I rzekli do niej: Niewiasto, czemu płaczesz? Odpowiedziała im: Zabrano Pana mego i nie wiem, gdzie go położono. Gdy to powiedziała, odwróciła się i ujrzała stojącego Jezusa, ale nie wiedziała, że to Jezus. Rzekł do niej Jezus: Niewiasto, czemu płaczesz? Kogo szukasz? Ona zaś, sądząc, że to jest ogrodnik, powiedziała do niego: Panie, jeśli Ty go przeniosłeś, powiedz mi, gdzie go położyłeś, a ja go wezmę. Jezus rzekł do niej: Mario. A ona, obróciwszy się, powiedziała do niego po hebrajsku: Rabbuni, to znaczy nauczycielu. Rzekł do niej Jezus: Nie zatrzymuj mnie, jeszcze bowiem nie wstąpiłem do Ojca. Natomiast udaj się do moich braci i powiedz im: Wstępuję do Ojca mego i Ojca waszego oraz do Boga mego i Boga waszego. Poszła Maria Magdalena, oznajmiając uczniom: Widziałam Pana i to mi powiedział. Po szabacie, gdy jeszcze było ciemno, Maria Magdalena udała się do grobu. Nie przekraczała prawa szabatu, ustalonego porządku, choć bardzo chciała być przy grobie Pana. Trzeba umieć czekać na to, co jest dla mnie, szanując ustalony przez Boga porządek. Nie czeka, aż będzie widno. Ona spieszy. Każda pora dnia jest dobra na tęsknotę za Jezusem. Również gdy stan ducha człowieka nie jest najlepszy, korzystny do zajmowania się Bogiem, po ludzku rzecz biorąc, bo przecież było ciemno, jest to czas na znalezienie Jezusa. Maria była wyzwolona z demonów, stąd jej wdzięczność. W Jezusie znalazła sens swojego życia. To pierwszy mężczyzna, który nie spojrzał na nią ani z pogardą, ani z pożądaniem. Smutek przebija w jej dialogach. Zabrano Pana mego i nie wiem. To jest powód jej smutku. Jest bardzo zagubiona. Myślenie jej pozbawione jest zdrowego rozsądku, poczucia realizmu. Nie mogłaby go przecież wziąć, a mówi do ogrodnika, żeby wskazał jej miejsce, gdzie zaniósł Jezusa, a ona go weźmie. Nierealnie mówią i myślą, albo bardzo kochający, albo zrozpaczeni. Mario jest wpatrzona w grób. Szuka mistrza, ale według swojego schematu. Nie rozpoznaje go, kiedy staje przy niej. Ona szuka Jezusa w grobie. Po jakich znakach Magdalena rozpoznaje Pana? Gdy powiedział jej imię Mario. Jezus każdego ucznia nazywa po imieniu. Każdy znał swoje imię wypowiadane przez Jezusa z ogromnym ciepłem. Zmartwychwstanie zostało jakby zastrzeżone dla Marii Magdaleny, tej namiętnej kobiety, która sporo grzeszyła, ale i bardzo kochała. Grzesznica jest pierwszym świadkiem zmartwychwstania. Maria, z pasją kochająca kobieta, stoi przed grobem i płacze. Ona szuka wzrokiem tylko tego, którego chciałaby zatrzymać przy sobie. Odwraca się, widzi Jezusa, ale go nie poznaje. Niewiasto, czemu płaczesz? Jest tak bardzo zniewolona swoim głębokim smutkiem, że nie potrafi dostrzec tego, którego kocha, Mario. Gdy do jej serca trafia słowem miłości, poznaje go: Rabbuni, mój mistrzu.
Zmartwychwstały objawia się temu, kto kocha. Maria Magdalena jest grzesznicą, która Jezusa głęboko umiłowała. Ona jest kobietą z pasją. To Maria jest tą samą kobietą, z której Jezus wypędził 7 demonów. One nękały jej duszę i doprowadziły ją na skraj rozpaczy. Dzięki spotkaniu z Jezusem została uzdrowiona. Jej rozpacz przemieniła się w głębokie zaufanie, a w swym rozdarciu odnalazła prawdę o tym, że jest kochana. Jej miłość jest pełna wytrwałości w szukaniu, choć szukała tylko zwłok. Ona pierwsza szukała Jezusa. Maria Magdalena jest symbolem ucznia, który szuka Pana. Jezusa znajdują ci, którzy Go potrzebują, którzy szukają i chcą znaleźć. Nie ma takiej ludzkiej grzeszności, z którą zmartwychwstały nie mógłby sobie poradzić. Trzeba jednak pozwolić mu się prowadzić, również w ciemności, która nie jest bez znaczenia w szukaniu Jego. Wiele bolesnych spraw trzeba doświadczyć na własnej skórze, by zobaczyć Pana i usłyszeć to, co będzie moją misją na dalsze lata.